wracamy z kolejnego projektu. Mega ciężki projekt. Zobaczycie w ogóle na nagraniu. Ale no, ze mną to się działo full wypas. Wszystko. Mega jesteśmy wykończeni. Więc, no tak, jesteśmy wykończeni ostro. Naprawdę myślę tylko o tym, żeby się wykąpać, położyć i w ogóle zregenerować, bo na razie czuję, że no jest ciężko i słabo, a jadąc tam i w ogóle, no już jadąc czułem się słabo, ale ubierając się i pakując, to tego nie było, więc nie wiem. Wracamy do hotelu. Zostały jeszcze dwa projekty. Jeden w Bydgoszczy, drugi przy Pruszczu Gdańskim. Miejmy nadzieję, że starczy paliwa. I nie mówię tutaj o duchu nocy, tylko o nas w Baku. I że będziemy w stanie dokończyć te dwa projekty w dobrej jakości, w dobrym zdrowiu, żeby zaskakiwać Was większą ilością odcinków. Trzymajcie kciuki. To trzymajcie kciuki. No, dzisiejszy dzień zaczynamy dużo później, bo o godzinie 13:15, no może nie tak późno, myślałem, że jest później, z wielu względów. Wczorajszy projekt był dziwny i rozłożył nas, nie tylko Radka, ale i mnie też. No, zadziało się kilka dziwnych sytuacji. Dzisiaj nie jest lepiej, więc jeszcze odpoczywamy w wyrkach. No. Musimy się zregenerować. Dużo wody, witamina C, jakieś tam moshi, izotoniki, seraty, taty, pierdziaty. Chyba się starzejemy i musimy powiedzieć sobie szczerze, że trzeba sobie rozdzielać te projekty 3 na 3 albo coś takiego z przerwą, bo 6 z rzędu to jest dużo. I tak mamy szczęście, że żyjemy i 4 są koło siebie w Bydgoszczy w jednym hotelu. Ten hotel naprawdę dużo daje, ale no jest masakra. Tak jak się dzisiaj czuję, to no nie chcę w ogóle, wiecie, nie chcę. Patrzcie, leżę cały czas, na śniadaniu mnie nie było. Nawet jeszcze nie zjadłem. Nawet jeszcze nic nie jadłem i powiem wam, że się tutaj zakryję, żeby nikt, że potem sobie żadne dziewczyny nie wysyłały mi swoich nagich fot, zobaczą moją. No i nic, no staram się postawić na nogi, ale wczoraj mega mi było niedobrze. Wymiotowałem kilka razy. Musiałem w ogóle, kurde, się też załatwić na projekcie. Co w ogóle super sytuacją. Ale masakra. No myślałem, że nie dojdę. Siedziałem normalnie w kamperze i myślałem, że nie dojdę na ten projekt. Potem siedziałem na schodach. No strasznie mnie rozłożyło i się tak, kurde, rozkminiam mega, co się wydarzyło. Co mnie tak, bo jedliśmy to samo. Piliśmy to samo i nie wiem, dzisiaj rano też stałem. Też sobie, kurde, musiałem, no, wymiotować. Musiałem tam załatwić jeszcze inne tematy w łazience. Więc nie wiem, co się dzieje. Po prostu, no, nie czuję się jakoś chory, że coś mnie boli, ale czuję się po prostu mega zmęczony. No ja bym najchętniej z tego łóżka nie wychodził, jeszcze biorąc pod uwagę, że jest tak gorąco na dworze. Tak. Czuję się mega jakoś tak zmęczony i mega taki... Jest dzisiaj ciepło chyba, no, 30 stopni w Bydgoszczy. Będzie dzisiaj się działo, miejmy nadzieję, że odzyskamy siły. Mamy sporo czasu. Zaraz pójdę jeszcze po walizki, sprzęt, zaczniemy ładować, zgrywać materiał.
Poczekamy trochę na ochłodzenie dzisiaj, później pojedziemy na ze sceny dzienne. I może być tak, że projekt nocny dzisiaj w burzy. Boi się? Słuchajcie, dzisiaj trochę mniej w tego vloga chyba będzie, bo... No nadal jesteśmy w hotelu. Nadal sytuacja wygląda tak. Jest wycieńczenie materiału. Na razie. Śniadanie przyniesione, śniadanie nieruszone. Od 5 godzin powtarzasz, zaraz staję, zaraz zje. No jest już godzina 16. Nic się nie zmieniło. Policja cały czas nas obserwuje. Także jesteśmy pod stałą obserwacją policji i pająka. O, na szczęście nie dostał się do naszego pokoju. I co? No ja mam nadzieję, że uda się dzisiaj zrobić jakoś ten projekt ostatni w Bydgoszczy. Potem jedziemy dalej jeszcze w świat na ostatni projekt w ogóle w tym, podczas tego wyjazdu. Sprzęt się ładuje, zgrywa się materiał, wszystko standardowo. Zaraz cię, mam nadzieję, ogarniemy. I tego kolegę tutaj też ogarniemy. O tego. Cały dzień, no ciężko jest, ja ciężko dzisiaj jest. Dzisiaj będę sobie leżał. No. Nie będę dzisiaj leżał, dobrze? Wykończenie materiału, tak jak wspomniałem, chyba musimy robić jakieś 3 projekty przerwa i potem jechać na kolejne, bo no tak 6 z rzędu to chyba już za starzy jesteśmy, chyba już nie ten wiek, nie ten czas. Nie, no tak naprawdę to chyba coś zaszkodziło Radkowi wczoraj. Mnie po prostu coś dopadło w uszy i tak się zdarzyło, no. A tak to chyba wszystko w porządku, więc czekamy jeszcze trochę, jeszcze jest gorąco. Musimy przeczekać te, żeby się nie rozpuścić. Chociaż już chyba jest coraz lepiej. Troszkę słońce zaszło, więc niedługo będziemy jechać dalej, robić dalej. No. Tylko, że ten stanie zaraz się nawpieprza i ja będę głody chodził. Masakra. Jedziemy na kolejne ujęcia dzienne do kolejnego miejsca. Godzina 18:20. Za 20 minut będziemy na miejscu. Zobaczymy, czy da się wejść i na spokojnie i tak dalej. Morale na wpół dobre, na wpół złe. Tu jest ta gorsza połowa. No u mnie też nie są takie za super, bo już któryś projekt z rzędu. Ale trzeba to dokończyć. Nie wiem jeszcze jak, ale trzeba. Jedziemy, zobaczymy jak to wygląda na miejscu, czy coś tam się nie dzieje, bo dotarłem do artykułu, że jest to w rękach jakiegoś stowarzyszenia cały czas, a też Skarbu Państwa, jakieś tam tereny. No i że cały czas budują tam jakąś plażę, bo to jest przy jeziorze. Ten cały sierociniec. Więc tak naprawdę okaże się na miejscu, czy będziemy w stanie tam w ogóle pozwiedzać, jakieś ujęcia zrobić i wejść. Czy nikt nam nie zwrócił uwagi. Także będziemy dawać znać już na miejscu. Przygotowania ostateczne do kolejnego projektu, 5. już z kolei w tym tygodniu, więc trochę tego już żeśmy nagrali. Dzisiaj ostatnie miejsce w Bydgoszczy,
No, raczej w okolicach Bydgoszczy. Jutro z rana wymeldowanie z hotelu Holiday Inn i jedziemy pod Pruszcz Gdański. Także trzymajcie kciuki już za ten tutaj ostatni dzień, żeby wszystko poszło sprawnie i żeby owocnie było, chociaż miejsce, no jakbym miał określić w skali, że coś ma się dziać, to jest gdzieś tak niżej, ale no właśnie może takie miejsca zadziałają bardziej niż takie wielkie, rozdmuchane, nawiedzone domy. Zobaczymy. I będziemy mieli dzisiaj gościa z nami na projekcie. Będzie z nami dzisiaj Jacek, ponieważ Radek się troszkę jeszcze gorzej czuje, więc on będzie w kamperze monitorował nas z zewnątrz, z kampera, a my będziemy cały czas w środku. Więc też jakby coś się tam działo, jakby ktoś się chciał do nas dostać, to Radek da nam znać poprzez krótkofalówkę i będzie wszystko git. Będzie, myślę, fajnie, coś nowego, coś świeżego, coś z kimś nagrane. Jacek też ma fajne, ciekawe urządzenia, więc przetestujemy to na naszych materiałach i miejmy nadzieję, że coś fajnego uda się nagrać i zarejestrować w sierocińcu. Jezu. Kończymy przygodę w Holiday Inn Hotel w Bydgoszczy. To były spoko 4 dni, ale pora jechać dalej. Półtorej godziny na północ, Pruszcz Gdański. Wczoraj działo się, jak zwykle, tak jak powtarzam, że każdy projekt to inny i telefon dzwoni. Więc muszę odebrać, zaraz się włączę. Pani dzwoniła, że już doba hotelowa się zakończyła, także znosimy rzeczy do samochodu. Tak jak mówię, wczoraj działo się, a działo. Jak mówię, każdy projekt to inny, nie ma nudy, ale historia jest taka na spokojnie do opowiedzenia jeszcze tutaj na vloga, bo była dosyć dziwna, nietypowa, niespotykana, no jeszcze się tak nam nie zdarzyło. Przyjechała policja, ale to na spokojnie, albo jeszcze wyjaśnimy w odcinku, albo jeszcze usiądę spokojnie, jak dojedziemy i wam o tym opowiem. Także idziemy, pakujemy się. Jest pan i władca. I lecimy dalej. No i co? My znowu w trasie. I jedziemy do miejscowości Pszczółki. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, z wiomią mają. Dobra, bo prawa autorskie, ale śpiewać chyba można, śpiewać każdy może, czasem lepiej, czasem trochę gorzej. Miejscowość Pszczółki, podjedziemy od razu na zdjęcia dzienne do innej miejscowości, nie do pszczółek, ale do miejscowości o trochę bardziej mrocznej nazwie. Sławieś, Dom Wisielca. I co tam nas czeka? Tego nie wie nikt. Wydarzyło się już podczas tego tygodnia wiele. I może się wydarzyć jeszcze więcej, aczkolwiek oby tylko dobrych rzeczy. Godzina 12, trasa na Gdańsk. Pogoda troszkę gorsza, dla nas lepsza. Troszkę pada deszcz, jest chłodniej. Także jedziemy. Nagramy sceny dzienne. Zameldujemy się w lawendowym pałacu. Będziemy czekać do wieczora. Co ma do dodania mój przyjaciel? No, w tym tygodniu wydarzyło się wszystko, więc tak naprawdę i właściciele, i policja, i wymioty, i bóle uszu, bóle kręgosłupa, no wszystko. I od rzeczy, obiektów, które były po prostu śmietnikami, do obiektów, w których były bardzo dużo artefaktów, bardzo fajne, ciekawe. No było wszystko. Naprawdę ten tydzień obfituje
Francji. Ostatnia miejscówka teraz, więc pewnie już będzie jakoś tam w miarę szybko. Podjedziemy tam, nagramy dzienne. Potem chyba wcześniej zaczniemy projekt nocny, bo pogoda jest taka, że i tak już będzie mocno ciemno. No i co? No i zobaczcie, jak patrzę. Na ostatni projekt, na ujęcie dzienne. No i nie możemy znaleźć tego miejsca. Obawiamy się, że zostało ono wyremontowane, bo już jedni mieszkańcy nas tak poinformowali. Wszystko by na to wskazywało, chociaż jest kilka nieścisłości. Ale wydaje mi się, że Piotrek po prostu szuka czegoś, czego nie znajdzie. No ale zobaczymy, poszedł jeszcze szukać kilka rzeczy, jeszcze się rozglądamy, rozjeżdżamy, weryfikujemy. Może się uda znaleźć to miejsce, ale obstawiam, że niestety nie. I że miejsce zostało wyremontowane, jest tutaj, teraz będzie jakaś hala. Niestety. Ale może się mylę. Może Piotrek coś znajdzie. Zobaczymy. No cóż, wygląda na to, że będą to ostatnie sceny vloga. Niestety ostatnie miejsce, dom Wisielca, zostało zburzone. Stoją już tam fundamenty ściany jakiejś hali prawdopodobnie. Potwierdziliśmy to z mieszkańcami Złej Wsi, a także chłopaki z Niewystraszony Urbex potwierdzili nam ze zdjęcia, że to było to miejsce. Wracamy do Warszawy. Nie będzie kolejnego projektu. Zobaczymy, co te odcinki nam przyniosą. Miejmy nadzieję, że wam się będą podobać. Będziecie je udostępniać, komentować, lajkować. I tak naprawdę zobaczymy, jak ten wyjazd przełoży się na wyświetlenia, na liczby i na to, jak odbierzecie te nasze odcinki. Będzie ich 7. Bo jeden będzie podzielony na 2. Chronologia pewnie będzie troszkę załamana, bo musimy czekać też na potwierdzenia od ekipy telewizyjnej co do jednego z odcinków. Więc powrót. Nie mamy tutaj żadnych miejsc dodatkowych, takich pewnych, żeby jeszcze się gdzieś zatrzymać. Próbowaliśmy coś znaleźć, ale też nie chcemy znowu odbić się od ściany i nie mieć nic potwierdzone. Też jesteśmy już zmęczeni, a jest godzina, zbliża się 16. Zanim dojedziemy, będzie późno. No i po prostu już zgramy materiał. Będziemy odpoczywać i brać się za montaż, przeglądanie materiałów. I tyle. Miejmy nadzieję, że vlogi również wam się podobały. Do zobaczenia. Może jeszcze nie, a może już tak. Proszę Państwa. 30 minut do domku. Kończymy ten wyjazd troszkę przedwcześnie, troszkę żal, ale czasem no nie można nic zrobić. Słońce zachodzi,
Jest już trochę ciemno, ale wszystko nam jedno, bo wracamy do domu i jesteśmy mega zadowoleni z tego wyjazdu mimo wszystko. Miejmy nadzieję, że wam też się podobało. Mój kolega obok zasypia, powiedział mu, że to się już nie opłaca, pozostało mało czasu i może kilka słów jeszcze od niego. Przekazuję ci mikrofon. Halo, halo, Mirku. No, właśnie tak jak tutaj Piotrek powiedział, wracamy. Zostało nam 28 minut do celu. Jeszcze zgranie materiału tego ostatniego w domu. Chwilę porozmawiać. No i co? I normalnie położyć się spać. Nie chcę z tobą rozmawiać. Normalnie położyć się spać. Ja już wyczerpałem z tobą temat. Cichutko. Na najbliższy miesiąc. Cichutko. Normalnie położyć się spać, normalnie wstać. A od poniedziałku, no o, samochód niż. Samochód nas ostrzega, że już dojeżdża. Już też ma dość. Zrobiliśmy ponad 2000 km. Ponad 2400 w te 6 dni. No 7 dzisiaj dzień jest. Więc chyba spoko. Nie pierdzimy. Dojechaliśmy. Jesteśmy w centrum dowodzenia w siedzibie Mystery Hunters. Tak. Duch nocy cały zdrowy dał radę. Zaimponił po raz kolejny. Krótkie podsumowanie tego wyjazdu. 5 na 6, ale 6 się nie udał, bo jest zburzony. Więc no tak 5 na 5 tak naprawdę, no bo ten ostatni do tego nie był. Więc realizacja 100%. Jesteśmy zadowoleni, materiały były fajne, sprzęt się spisał, będziemy go troszeczkę jeszcze modernizować, bo te zmiany, które wprowadziliśmy, okazały się, że są dobre. I światło z gazu. I to chyba oznacza, że już koniec. To oznacza, że trzeba kończyć. Dziękujemy wam za uwagę, za oglądanie tych vlogów. Tak. I do kolejnej wyprawy. Dokładnie. Trzymajcie się. Pa.